Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z The Sims 4 Świat według Andeca, sezon drugi. Moi drodzy, Andec co prawda już sobie nie śpi i jestem w szoku, bo mamy godzinę prawie siódmą, więc teoretycznie powinien jeszcze spać, ale widzę, że się wyspał, więc okej. Mój drogi, weź sobie jakąś tutaj resztkę z lodówki. Słyszę, że Sally gdzieś miauczy, tylko nie wiem gdzie. Gdzie jesteś, misiu, pysiu? O boj, no co jest? No rozdartą paszczę, prawie tak samo jak mój. Czekajcie, ja mu tutaj poznam go, ja go tutaj oczywiście pogłaszczę, pochwalę, dam ci przysmak, bo jesteś takim moim małym niedźwiadkiem, który bardzo mocno mnie gryzie. Aha, dobra, widzę, że... O, z tą miską idziesz nawet, proszę bardzo. Poczekajcie, czy my dzisiaj w ogóle do pracy idziemy jakiejkolwiek? Nie. Dzisiaj mamy wolne. Więc wiecie co, ja bym może wybrał się na miasto i zobaczył, z kim my w ogóle mieszkamy, kto tutaj się może kręcić w okolicy, bo ostatnio były dymy w nocy, poznaliśmy już naszych sąsiadów nowych, albo ja jestem w sumie dla nich nowym sąsiadem, bo oni tu mieszkają zawsze, ja się dopiero wprowadziłem, także wiecie. Wypadałoby jeszcze, poczekajcie, ten szósty poziom logiki, tutaj mamy to wszystko ładnie porobione. No i tak wyższego poziomu już kariery nie zdobędziemy. No ja też pracuję tylko 3 dni w tygodniu, to jest, słuchajcie, to jest bardzo mało. Więc może, nie wiem, jakąś prackę dorywczą by się przydało tutaj zrobić, żeby, wiecie, się utrzymać. Więc dlaczego... Poczekajcie, to dlaczego on wstał tak wcześnie, skoro nie ma dzisiaj do pracy? No co, zwariował, hop. Weź go jeszcze pocałuj. O Boże, jest taki cud, taki rozkoszny. Tylko że wiecie co, teraz tak zauważyłem, nie wiem, czy mówiłem o tym w pierwszym odcinku, ale mój ma czarne wąsy. Mój jest cały taki czarniutki. A ten tutaj, wiecie, widać biały wąs w ciemności, jak na przykład u mnie, kiedy już jest ciemno za oknem, no to ja ciężko jest, żeby zauważyć Salema, który sobie biegnie, na przykład po całym domu, no bo wiecie, no on się stapia z tłem. Jakby, co to tylko tyle? No weź, że mu jeszcze tutaj, daj mu jeszcze raz przysmak, myślę, że on kocha przysmaczki. Oj, to było, co to był za moonwalk? Pochwal go. Co? Zostaw tą... A dlaczego ona wlazła? Przepraszam bardzo. No to taki żart chyba. Nie no, żart. Dlaczego ona... Nie no, żart! Wiesz co? Myślę, że ty już sobie możesz pójść. Spróbuj pocieszyć. Tam było wyproś, czekajcie. Wyproś ją. Do widzenia mi stąd. Jakby... Sorry, ale to jakby dopiero wstałem, a ty mi włazisz do mojego prywatnego domu. I myślę, że cię nie zauważę, wiesz co? Wstyd, skandal. Ona w ogóle śmierdzi. Do widzenia, pani Billy, znaczy dziecko Billy. Jeszcze ten za chwilę mi wlezie. Nie, absolutnie. Ja tu muszę szybko drzwi pozamykać, w ogóle ona myślała o rakiecie. Zwariowała? Przecież to dziecko jeszcze jest. Dobrze. Odblokuj. Zablokuj drzwi dla... Zakaz wstępu dla... Nie wpuszczaj wampirów, nie wpuszczaj sąsiadów. Chociaż nie, czekajcie. Zablokuj drzwi dla... wszystkich z wędkiem domowników. O! Może teraz się uda. Nie wiem, czy koty będą mogły wychodzić, wchodzić. Nie mam tego pojęcia. Ale my sobie możemy, po pierwsze, spuścić wodę, bo nie zdążyła tego Billy zrobić. I jest mi bardzo przykro, że... Tak wyszło, konwersuj. Cześć, wielka pogawędka, proszę bardzo. Trzeba mieć dobre relacje z toaletą. Skorzystaj i włącz tryb masażu, super. O, mamy słuchawki, czekajcie, czy ja mogę sobie przy okazji sprzedać? Jakby nie są mi potrzebne. Jak się je umieszcza w świecie? Nie wiem, jeszcze zaraz zobaczymy. Czy się same umieszczą? O, czekajcie, kolejna idzie. No co was tutaj tyle dzisiaj? Ja nie wiem. Słyszę, że Sally miauczy. Gdzie jesteś, babyk? A, bo ty na rybki patrzysz. Polujesz? Czy ty masz w ogóle michę pełną? Gdzie jest twoja micha? Excuse me. Tu jest micha, dobra. Już się wystraszyłem, że zwiała mi. Dobra, gdzie ty te sławki dałeś? A, tutaj. Ty, słuchaj, ten kibel gada do mnie śmiesznie. Sprzedaj mi to. 220, słuchajcie, 220 simoleonów na podłodze nie leży. W sensie, no teraz leżało akurat. Tak się wydarzyło.
Dobra, mój drogi. Proszę się ładnie przebrać. Ubiorę cię zimowo. Jakoś tak ładnie bym chciał. Jeszcze nie widzę. Jest to zagadka. Halo. La 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 la. A może tak, bez czapeńcy dzisiaj. I słuchajcie, myślę, że możemy sobie zjechać na dół. Zjedź na dół, chodź. Co ty niunia tam? On podziwia, słuchajcie, te rybki. Oj. Czy ja już zjechałem? Tak, dzień dobry. Dobrze, zobaczmy, kto tu jest w ogóle. I co tu jest? O, jakiś... Daj napiwek. A dam ci piątaka, masz, chodź. Taki będę super. Trzeba wspierać lokalnych artystów. Obejrzyj mały obraz sprzedaj kolekcjonerowi. A to, co to moje jest? Czemu ja to... Ja to mogę... Dlaczego ja to mogę sprzedać? Kto to jest? Naprawdę zarobiłem hajs za nic... Co? Dobrze, jakby cichutko. Oglądaj żywy posąg. O, ta kaliente musi siku bardzo mocno. A dlaczego to się wszystko pozamykało? Ej, jest 10 rano, przepraszam bardzo. Ja chcę, żeby to centrum żyło. Kim jesteś? Diego. Markus. Akira. A spróbujmy z tą kalientą, ona zawsze taki ma bujny lok. Przyjazny, chodź. Ja wiem, że ona chce siku, ale chociaż ją tylko poznam, wiecie, bo kalienta jest taka dorodna, bym powiedział. Bujny włos, zawsze piękna buzia. Chociaż ona, wiecie, ta taka też dwoje babka wróżyła. Zwłaszcza w tym stroju takim, no, nieważne. Co ty, Andes, zaczynasz z nią konwersację od razu od pieniędzy? No bój ty się! O, idzie pan posąg. Paweł jakiś tam, jaki Paweł? No nie Lebioda. Paweł pali... Pali woda, Lebioda! Wszystko w jednym, jakby. Jakaś gwiazda, czekajcie. Prawdziwa gwiazda. Czy ja mogę z nim pogadać, czy już mogę tylko autograf? Przyjazne. No nie, on już jest jakby, wiecie, już jest poza zasięgiem. Przekonaj do biegajnego posprzątania. Nie no, weź, nie będziesz nikogo przekonywał. No i co, Kaliente, może tak ten? Żartuję o modzie z nią, nie wiem, ona chce bardzo siku pewnie, więc zaraz mnie spławi na 100%. Kto to? Dlaczego ty jesteś... O mój Boże. No, powiem ci, że ciebie się tutaj w zimie nie spodziewałem. A dlaczego w ogóle nie ma śniegu na przykład? Mamy zimę, wiecznie, zimno, wiecznie, a śnieżnie coś tego nie bardzo? Patrzcie, przytrzymałem ją ile się dało, no troszkę tam relacji nawiązaliśmy. Co to jest? Kim ty jesteś? Ta osoba nie jest ani przyjacielem, ani wrogiem, to całkiem przeciętna znajomość. Ktoś mi powie, o co chodzi, kto to jest? Co to za lama? Co to za znajomość z lamą, przepraszam bardzo? To jest lamerska znajomość! Co za pudło? Szukaj śnieżnych... Pewnie, szukaj śniegu tam, gdzie go nie ma. A ty kim jesteś? Kaor, też... Chodź, przyjazne. Wesołe zapoznanie. Jakaś artystka uliczna chyba. Wow. Wiem, że pani przeszkadzam pewnie, ale chciałbym się zapoznać. Byłoby mi bardzo miło. Przyjazne. No już, tak? O. Zabawne. Dawaj od Sunset Valley dowcip. Żartuj o modzie. Możemy zapytać o zawód. Co byśmy... O, poprawiaj humor, bo jakaś taka wydaje się, patrzcie, skwaszona delikatnie. Więc myślę, że poprawa humoru by jej wyszła na dobre. Pracuję jako uczennic... Jezu, ona jest Co? Na sto... Nie, dobra. Andes, to jest twoja przyszła stu... Nie, dobra, tak nie możemy. To by było złe. To tutaj, słuchajcie, ja jakby... Nie wiem, czy ja właśnie wylazłem na jakieś tutaj pokuszenie, poszukanie i w ogóle wszystko? O Boże, Penny Pizza, nie, jakby... Girl, ale nie bardzo. Ty się kręcisz w mojej okolicy, bo ty już wyczułaś, że ja tu jestem. Ten flex się wiecznie rozciąga. Nawet tak dziarsko chodzi. Diego. Słuchajcie, tu nie ma innych osób, naprawdę.
O, to jakaś pani. Kim jesteś? Moto do dorso. Miko. Wesołe zapoznanie. Chodź, Miko, siema. Masz bardzo ładny włos. Nie, o rakiecie myśli, widzicie? Czekaj, Andec. Wejrzę do Miko, zagadaj. No wejrzę ją, zapoznaj bardzo wesoło, sympatycznie. Ja myślę, że ona jakby jest też uśmiechnięta, pogodna. O, patrzcie, jak biegnę. Widzicie? Pokaż mi się. Jaka ładniusia. Zabawne. Dobrze, dawaj dowcip o mimach chyba. Zapytaj o zawód. Chociaż nie wiem, czy to tak przystoi, wiecie, jak się od razu pozna kogoś, ale dobrze. Niech będzie. Możemy na przykład pochwalić strój. Możemy ją poznać na przykład. O! Babcio Mróz się zjawił. Ja myślałem, że tylko wiecznie z komina wyskakuje, a to nie? Nie tylko z komina, kochani. Boże, głodny jestem już. Chrystu, jak to tak? Miko pracuje jako działaczka na rzecz sprawiedliwości społecznej w miejscu o nazwie Zaniepokojeni Mieszkańcy Meishuno. O, jest dobra, patrzcie. Bardzo dobrze, że jesteś dobra. Ożywiona rozmowa. Taka sympatyczna się wydaje. Poprawmy jej humor. Możemy też ją, słuchajcie, pochwalić szczerze, bo wydaje się taka sympatyczna. Pochwal szczerze. Zapaleniec? O! Miko. Pracowniczka fast foodu. Dobra i zapaleniec. To jest po prostu młodą dorosłą. Okej, okay. I co to za lama mi tu? Gdzie ty? Poczekaj, pani Miko. Miko. Przyjazne? Przecież jeszcze nie skończyliśmy naszej... Naszekaj na wiatr. Pogaduchy! Chodź tu, nie uciekaj. Don't leave me now jeszcze. Weź ją tak, porozmawiaj ożywienie, ożyw ją, się, z nią. Oj. Dobra. Możemy trochę poplotkować. Tak troszeczkę. Jest schludna. Ojej, a ta, o, jaka zła. Jaka zła. O zainteresowaniach może. Wiecie, dyskoteki, chłopaki i inne takie. Czy to są jej interesowania, zainteresowania, dyskoteki, chłopaki i inne takie, czy nie? Czy trochę wyżej mierzy? A czemu ty od razu idziesz? No ho! Patrzcie, no. Dobra, wiesz co, Andec, wróć do domu, bo tam Salem jest, który sobie drapie prawie. Dobra, to ty jak wrócisz... Aha, bo ty żeś tego nie zjadł. Zjedz tą sałatkę po pierwsze. Potem możesz sobie oglądać na przykład, nie wiem, kanał kulinarny. Kulinaria to dobra rzecz, kochani. Tylko chciałbym wrócić. Coś mi tu gra? Nie. A to ten tu... Patrzcie, widzę ich... A to moje... Jak to ja widzę przez ich drzwi moje rzeczy? Oni mnie podglądają. Cześć, piękny. Moje dziecię kochane. Ale nie no, i weź tą Michę, weź tą Andec, weź tą Michę. O właśnie, Micha. No. Micha, idź do telewizora, zapraszam serdecznie. Patrzcie, tutaj rybki, tam rybki, wszędzie rybki. W ogóle mógłbyś rozpalić... A czekajcie, czy ja zamontowałem alarm przeciwpożarowy? Czy jakby nie bardzo? Widzę, że jakby nie bardzo. Poczekajcie, to by się nam przydało, bo jak zacznie się palić, używaj tej skrzynki kontrolnej do sterowania systemem budynku w razie wybuchu pożaru lub innego wypadku. No dobra, tylko gdzie ja to wcisnę teraz? Ojej. W gabinecie chcemy takie piękne rzeczy mieć? Nawet nie mogę nigdzie. I wydałem znowu pieniądze niepotrzebnie. O, widzisz, gotuj z Andecem. Który ty masz w ogóle poziom umiejętności? Wow, my za chwilę będziemy mieć 10. poziom gotowania. No przecież to jest przepiękne.
Ta 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 ta. La 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 la. A mógłbyś na kanapie sobie usiąść, czy tak średnio? Czy coś nie pasuje w tej kanapie? To przecież jest pięknie zrobione. Usiądź. No, zobacz. A potem jak już skończysz, to możesz się w sumie przebrać. Na przykład... a tak, proszę, w krótki rękawek. A co? Sally, gdzie jesteś? A, je. Dobrze. A, ten się przebrał, ale usiądź. Usiądź, facet, bo na stojąco to się niezdrowo je. Chodź. Z tą miską łazi. Ile masz? No, 3% ci brakuje, dawaj. A ja to tutaj sprzedam. Wiadomo, każdy simoleon się liczy, Boże. Cyk, proszę bardzo. No, weź, że ten punkt wbij. 97. Mam nadzieję, że to się nie zablokowało i że jest super wszystko. A potem w sumie... Czy właśnie mój kochany kotek się wywalił jak biegł? Naprawdę? On jest taki rozkoszny. Chodź tu. Aha, proszę spać. To nie, to nie będę go budził. Jak śpi, to niech sobie słodko drzemie. Wtedy jest spokojny. Dobra, co z tym gotowaniem? O! Dobra, 2% jeszcze. I wiesz co, tak myślę, że mógłbyś sobie na przykład, nie wiem, czekajcie. Kariera edukacyjna, planuj wykład, napisz list polecający, napisz artykuł akademicki, edukuj ucznia przez internet. O! Sztuki, technologii, zdrowia. Dobrze, na przykład, nie wiem, no, rozrywki. Dobra, chodź przez rozrywkę, będziesz tutaj tłukł przez internet. W sumie zdalne nauczanie jest takie prawdziwe w obecnych czasach. Więc dlaczego by nie? A ten kominek, słuchajcie, możemy w sumie zmienić mu na jakiś inny. Żeby miał bardziej taki ślad bio. Chyba, że się nie da. To wtedy będzie problem. A rachunki, czekajcie, bo tutaj... Które są moje? Pokaż rachunki. 1400. Nie chcę nic mówić. Ale 1400 to ja mam ogólnie. Więc może być delikatny problem. Edukujesz? Pokaż mi tą wideorozmowę. Festiwal humoru i harców. Jej. Humory i harce. Ciam, ciam, ciaram, ciam, 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 ciaram, ciam, ciam. Ej, ty masz edukować, a nie myśleć o miłości. Panie decided, undecided, jak tam wolisz. Dobra, wiesz co, a może byś sobie na przykład... Słuchajcie, w razie, gdyby nam na przykład zabrakło pieniędzy, sprzedamy tą łazienkę tu. Ewentualnie sobie powiększymy jakoś salę. Zobaczę. Coś pomyślę, ale w razie czego posprzedajemy, słuchajcie. Posprzedajemy, bo się da. A dlaczego by nie? Dobra, skorzystaj i zdezynfekuj. Jak skończysz, weź sobie może prysznic. Rybek nakarmić nie możemy raczej. Włącz światło. O. A gdzie są moje rybki? Halo? Nie wiem, czy... Ciotu, Boziu, moje miski takie przyszły do mnie. Jak tam ci idzie edukacja? Wieczorne korepetycje, słuchajcie. Wezwanie przodników i kawalarzy zaraz się zacznie. Wypij ciemną albo jasną herbatę, aby wybrać stronę i rozpo... O, to ja chcę! To jest na dole, pewnie? Dawaj, zjeżdżaj. Oj, no idźże tu. To jest pewnie tu, czekajcie tylko... Jak tu się... Chyba, zostaw te korki, sorry. Co, bierz się na festiwal humoru i hardu? Tak, chcemy! Dołącz do kawalarzy, albo do... Nie, to ja bardziej kawalarz taki jestem, wiecie. Heheszki, te sprawy! Kim jesteś? Rarachu... Rarachu. A czy ten nasz sąsiad... Tam już polazł, czy przepraszam, gdzie on jest? To nie, nie bierz prysznica, nie bierz prysznica, nie musisz brać prysznica, wyjdź, wyjdź. No.
A widzę, on też wychodzi. Facet, ale my już na dół jakby zjechaliśmy, wiesz? Nie musisz tam sterczeć w domu. O Jezu, biegnę, biegnę, słuchajcie, biegnę. Gdzie są fajerwerki? Ja chcę fajerwerki. Dawaj do tych kawalarzy tu. Cyk, ta się... A, już wiem, dlaczego on się tak mieni, okej, okay, już rozumiem wszystko. Jezu, nie! Naprawdę? Spodnie? Żartujesz sobie ze mną? Ze mną. Kawalarze, wykonuj interakcje komediowe, żeby zdobywać punkty dla swojej drużyny. Dobrze. Zabawne, zabawne powitanie, chodź. Dobra, zabawne. No. Już przywitałeś się z nią? No, czemu nie? Gdzie są fajerworki? Są fajerwerki! A tylko jeden? Chyba mi nie wyszło oglądanie fajerwerków. Dobra, to ja bym chciał tej pani przyjazne wesołe zapoznanie. Kawalerka, młoda dorosła. Też ładna. Taka sympatyczna się wydaje z twarzy. Oj! No już, poznałeś się? Nie, romantyczne, zabawne. Rzuć szalone spojrzenie. Yeah! Kluby. Aha, ona chyba jest... Czy ona jest jakąś klubowiczką? Tak! Renegaci. Co ty, kawalerzy idą łeb w łeb? Kontynuuj wykonywanie interakcji dla swojej drużyny, aby objąć prowadzenie. Dobrze, dobrze. Na temat łudu ironizuj tam sobie. Nie może... Dobra, dawaj to. Udawaj psotnika. Wyśmiewaj psotników. Nie, no nie będziemy ich wyśmiewać. Dawaj, chcemy wygrać. Andes, proszę się ładnie skupić tam. Bla, bla. No wygrajmy to. Czemu, czekajcie, a możemy coś w przyjaznych też zrobić takiego? Nie, dobra. To zabawnych dalej. Dobra, wyśmiej ich, trudno. Skoro jest to jedyna opcja, żeby wygrać... Ona gdzieś polazła, co to to? Boże, i ona się tu znowu kręci. Penny, czy ty możesz? Could you go away, please? Aha, gadają między dwoma stolikami, dobrze. Ta w ogóle ma tu jakiś monolog swój. Mogę cię oglądać? Kawalerzy prowadzą różnicą 4 punktów. Kontynuuj wykonywanie interakcji dla swojej drużyny, aby zdobyć punkty. Dobrze! Chodź, tu będę cię zabawiał jeszcze. Jezus, nie wierzę. Penny, czy ty możesz? Could you go? Dawaj tam, ćwicz. Nie, nie oglądaj występu. Już proszę cię, idź do tego pana tu i rób z nim interakcję. Undecided. Nie wiem, słuchajcie, ile tak się musimy jeszcze starać, no ale dobrze. O, mamy 6 poziom umiejętności komediowych. Wspaniale! Powoli się trzeba robić śpiący. No nie wiem. Kawalerzy prowadzą użytkiem 3 punktów. Kontynuuj wykonywanie interakcji dla swojej drużyny. Jeszcze! Boże, Penny! Nie, dlaczego ty zawsze musisz stać koło mnie? O co ci chodzi? Weź tu jeszcze tego mima pokaż.
Więcej już nie mogę, no. Jezus, ona musiała tu przyjść. Czy ja już ją znowu na nowo znam? Nie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bo bym tego nie przeżył. Ta w ogóle przebiegła tam. Dobrze, słuchajcie, wygrywamy, wygrywamy. Nie poddam się. Żartuję o modzie jeszcze. Nie wiem, gdzie one... Gdzie wyjdziecie, dziewczynki? Znaczy, dziewczynko, bo pen to jest historia już, naprawdę. O, jest mój dzień dobry, sąsiedzie. W sumie dobry wieczór, fajnie, że jesteś. Chodź, stąd teraz trochę tutaj pozabawiam. A co będzie, jak wygramy? W sensie, co to nam da? Jest, wrócił sąsiad, hi. Mikrofon komendowy, fajerwerki. 500 simoleonów? Jak się wygląda fajerwerki? Czy ja mogę je jakoś... Zgaśnie, a mogę jakoś je obejrzeć, tak? Nie, jak to się... No oglądaj, chodź. Przestań się kręcić jak wrzut. Zacznij oglądać, dziadu. Wow. Oglądasz je? No. Super ekstra chat. Czekajcie, bo to jest mi jakiś mikrofon w... Czemu ja to mam w swoim wyposażeniu? Weź w ogóle. Zostaw mnie, trochę, słuchajcie, kasę sobie złapię z tego, patrzcie jak fajnie. I mikrofon, o. No i 2500, słuchajcie, i jestem turbo bogaty. Dobra, wracaj do domu, chodź tu. Chodź do domu. Chodź już tu, bo Salem jest sam. Gdzie jest moja mysia? Tu. Jak przyjdę, to go od razu tak. Poznam go. Pogłaszczę. Pochwalę, że był beze mnie. Pobawię się wskaźnikiem i pójdę spanko. O, super plan. Idziesz do domu? Mam nadzieję, że biegniesz już. Co mi to... A, ten eliksir mi jeszcze świeci. Dobra. No, i super. Ale mógłbyś się przebrać, jak włazisz do domu, dziadu, ty. Nie, Vlad, proszę mnie zostawić, Vlad, w cokolwiek. Trochę się, słuchajcie, z nim wybawimy. To może też młody zaśnie. I nie będzie psocił w nocy. Tu coś mi utknęło w ogóle, oglądaj, jak paroduje. No tak, tak. Trudno. Dobra, Andes poszedł, słuchajcie, spanko. I wydaje mi się, czekać, tak, my w kolejnym odcinku będziemy, słuchajcie, szli do pracy, więc wreszcie... Weź to wygaś. Więc wreszcie zarobimy jakieś simoleony. Także, moi drodzy, ja wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Lowki, kiski, besoski, bo dziękuję was bardzo mocno i bardzo serdecznie. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć, do następnego. Buzi, buzi, no i pa, pa!